To dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Marcin Witkowski i witam Państwa na spotkaniu Gambit Łukaszenki organizowanym przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Prelekcję na mocno aktualny temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej poprowadzi pan Wojciech Konańczuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich i zarazem jego ekspert od spraw Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi. Witam pana. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. I chce pan już zacząć prelekcję? Tak, jestem gotów, tak. Dobrze, raz jeszcze dobry wieczór Państwu. Jak już zostałem przedstawiony, ja mam przyjemność pracować w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dla tych z Państwa, którzy może niekoniecznie wiedzą, czym jest ta instytucja, to ja bardzo krótko powiem. Jest to państwowy ośrodek analityczny, który działa od 1990 roku i generalnie pracuje dla instytucji państwa polskiego. Od parlamentu, różnych ministerstw, kancelarii prezydenta, premiera. Badamy nie tylko obszar poradziecki, także Europę Środkową, mamy zespół niemiecki, badamy kwestie Bliskiego Wschodu, mamy projekt izraelski, od kilku lat także projekt chiński i skupiamy się także na energetyce, więc dosyć szerokie jest to spektrum, pracuje w OSW. I to może tytułem krótkiego wstępu. Ja zostałem dzisiaj poproszony o to, żeby przybliżyć Państwu kwestię kryzysu, który trwa na granicy polsko- czy unijno-białoruskiej. Ja myślę, że ja postaram się przez pierwsze 20-30 minut przybliżyć Państwu ten temat, tak jak ja go rozumiem. Natomiast potem byśmy sobie zostawili pewnie co najmniej tyle samo czasu na pytania czy też komentarze z Państwa strony. Ja sobie zdaję też sprawę z tego, że w polskich mediach jest już dużo informacji od wielu tygodni na temat tego, co się dzieje na granicy. Są różnego rodzaju interpretacje, komentarze. Myślę, że warto by to spróbować trochę uporządkować. Więc gdybyśmy mieli w ogóle zacząć od kwestii definicji. Ja generalnie uważam, że to z czym mamy do czynienia na naszej granicy, unijnej granicy wschodniej, to nie jest kryzys migracyjny, bo taki termin najczęściej się jednak w polskich czy zachodnich mediach pojawia, tylko tutaj znacznie bardziej adekwatnym słowem jest kryzys graniczny, który jest zdecydowanie szerszym pojęciem. Kryzys migracyjny pewną naturalność tego z takim. Więc żeby wrócić do strachu i uchodźców także. Było to o tyle dziwne, że wcześniej granica litewsko-łotewsko czy polsko-białoruska była generalnie granicą w miarę szczelną. W tym sensie szczelną, że napływ około 100 czy 100 kilkudziesięciu ludzi w ciągu całego roku. Więc ta ilość była rzeczywiście bardzo niewielka. Jeśli chodzi o kanały napływu, szlaki migracyjne do Unii Europejskiej, to oczywiście w ostatnich latach najważniejszym jest szlak śródziemnomorski, który właściwie ma trzy gałęzie, wschodnią, środkową i zachodnią. Szlak bałkański i szlak zachodnioafrykański. W zeszłym roku nieco ponad 100 tysięcy ludzi dostało się tymi szlakami do Unii Europejskiej, poprosiło o azyl. W tym roku mamy już około 140, zdaje się, czy już nawet powyżej 140 tysięcy osób, więc w skali jak gdyby wyzwania czy problemu migracyjnego dla Unii Europejskiej, tak zwany szlak białoruski, bo tak to jest teraz nazywane, nielegalnych czy uchodźców, którzy tym szlakiem próbują się do Unii Europejskiej przedostać, jest generalnie niewielki. Natomiast tutaj mamy oczywiście
skok o kilka tysięcy procent wręcz, jeśli chodzi o liczbę osób, które już efektywnie do Unii Europejskiej od tego maja 2021 roku napłynęły. Więc no, co się wydarzyło? Znaczy, w końcu maja, jak wspomniałem, Litwini zaczęli notować duży napływ migrantów od strony granicy białoruskiej, która wcześniej generalnie była dosyć dobrze strzeżona także od strony białoruskiej. I tutaj warto pamiętać, że jeśli chodzi o unijną granicę wschodnią, to wbrew temu, co mogło się wydawać, dłuższa jest granica litewsko-białoruska, bo całościowo odcinek unijnej granicy z Białorusią to jest trochę ponad 1200 km, z tego nieco ponad 400 km. Natomiast prawie 700 km to jest granica litewsko-białoruska, no nieco ponad 100 km to jest granica łotewsko-białoruska. Przy tym, o ile przed tym kryzysem pewne elementy infrastruktury granicznej na granicy polsko-białoruskiej istniały, o tyle takiej, że infrastruktury na granicy litewsko-białoruskiej, łotewsko-białoruskiej nie było, no choćby dlatego, że polsko-białoruska granica była wcześniej już granicą państwową między Polską a Związkiem Radzieckim, prawda? Natomiast w przypadku Litwy i Łotwy to była wewnętrzna granica, czy de facto tej granicy jako takiej, jeśli chodzi o infrastrukturę, nie było. Więc łatwiejszy niż przez granicę polsko-białoruską, dlatego że tam jest głównie zielona granica, która jest do ochrony powstaje nieco powyżej 200 km granicy polsko-białoruskiej. I oni do początku sierpnia, kiedy weszło w życie litewskie prawo, które pozwala na wyjście centrum litewskiego, mówiła Litwini jeszcze w lipcu, poprosili Frontex o pomoc. Także Łotysze poszli w ślady, oni też na początku sierpnia prowadzili stan sytuacji wyjątkowej, który zresztą podobnie jak po polskim przypadku naszego stanu nadzwyczajnego, on też tworzy różnego rodzaju niedogodności do osób, które tam mieszkają, także jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy także w przypadku Litwy i Łotwy nie są tam dopuszczani. Potrzebują specjalnych zezwoleń, które są tak naprawdę dosyć okazyjnie wydawane. Tutaj może skoro wspomniałem o Frontexie, warto też może kilka słów powiedzieć na temat tego, czym jest Frontex i jaką ewentualnie rolę może pełnić Frontex w rozwiązaniu problemu, który mamy na granicy unijnej. Trzeba pamiętać, że Frontex jako taki, czy ta agencja do spraw zewnętrznych granic Unii Europejskiej z siedzibą w Warszawie, ona właściwie nie dysponuje własnymi funkcjami co ponad 1000 osób i dopiero tworzą swój sztab ludzi, czyli można by powiedzieć odpowiedników straży granicznych państw członkowskich. Przy wszystkich misjach, przy których Frontex działa, a to jest jedna z tych agend unijnych, które są dosyć intensywnie rozbudowywane w ostatnich latach, to jest jeden z tych newralgicznych problemów, które zyskują na znaczeniu i myślę, że jak popatrzymy, wybiegniemy w przyszłość, to w perspektywie najbliższych lat czy dwóch dekad powiedzmy, to pewnie będzie jeden z najpoważniejszych problemów dla Unii Europejskiej, czyli próba napływu ludzi z głównie zmianą i dotkną jeszcze, będzie też wpychał tych ludzi do poszukiwania bardziej przydatnych do życia miejsc, więc Frontex tutaj z takiej agencji trochę, którą Polska dostała po swoim wstąpieniu do Unii Europejskiej, w której właśnie Warszawa stała się siedzibą, no wyrósł trochę na jedną z najważniejszych czy ważnych instytucji Unii Europejskiej. Frontex dopiero tworzy swój sztab, jak wspomniałem, natomiast przy wszystkich misjach dzieje mi się, że tutaj byłoby do rozważenia. Więc to taka dygresja a propos tego, że właśnie od lata mamy misję Frontexu na Litwie i na Łotwie. Więc Litwini szybko zmienili prawo, uprościli przepisy, które pozwalają im na szybkie deportacje, które się na dobrą sprawę jeszcze nie rozpoczęły tam. Znaczy niewiele osób z tych ponad 4000, które weszło na terytorium litewskie, zostało deportowanych. Natomiast jak już powiedziałem, od początku sierpnia Polska Straż Graniczna zaczęła obserwować znacznie większy napływ migrantów od strony Białorusi. Ta fala migracyjna zaczęła się w końcu, w naszym przypadku, w końcu czerwca.
Z pewnym zastrzeżeniem, tutaj trzeba pamiętać, że te sankcje wchodzą w życie z pewnym opóźnieniem. Znaczy one, Unia Europejska tak to sobie wymyśliła, żeby nie mieć różnych spraw sądowych od różnych kontrakty, które by wymusiły pewne na przykład kary umowne z ich strony dla partnerów białoruskich, więc Unia Europejska stwierdziła, to zresztą nie pierwszy tego typu mechanizm w aktach sankcyjnych, że stare kontrakty podpisane sankcji obowiązują do czasu ich wygaśnięcia. Gdyby efekt, myślę, że one będą znacznie bardziej miały negatywny wydźwięk w przyszłym roku. Łukaszenko zdaje sobie sprawę, że on ma niewiele możliwości wpływu na sytuację wewnątrz Unii Europejskiej, żeby nie powiedzieć, że nie ma w ogóle, więc on sobie wymyślił, i to zresztą dosyć szczerze powiedział, czy kilkukrotnie mówił on i jego minister spraw zagranicznych, że Białoruś do tej pory bezpłatnie, jak on mówił, ochraniała unijną granicę od strony białoruskiej, nic za to nie dostawaliśmy, to wobec tego, jak to ujął, czy byście tam zawariowali, wypowiadacie nam wojnę hybrydową i chcecie, żebyśmy dalej waszą granicę ochraniali? Skończyło się. Takie były jego słowa. Mimo tego, że współpraca służb granicznych polskich, litewskich z białoruskimi w ostatnich 100 latach układała się generalnie dobrze, Unia Europejska także, to jest ciekawe, finansowała białoruską Straż Graniczną, no, łączna pomoc finansowa na różnego rodzaju programy, wyposażenie i tak dalej. W ciągu ostatnich lat, kilkunastu lat wyniosła prawie 90 milionów euro, więc to jest suma niebagatelna. No i generalnie okazało się, że Straż Graniczna białoruska nie tyle przeszkadzała migrantom, nielegalnym migrantom, żeby granice z Unią Europejską przenikali, ale wręcz służby białoruskie zorganizowały na Bliskim Wschodzie pewien proceder rekrutowania tych migrantów. To znaczy przez taką jedną z głównych agencji turystycznych białoruskich, która notabene podlega zapleczu gospodarczego, czemu administracji Łukaszenki, bo wbrew temu, co mogłoby się wydawać, kancelaria Łukaszenki to nie są tylko sprawy polityczne, ale to jest też cały konglomerat gospodarczy, którego różne firmy, fabryki, hotele i tak dalej. To jest temat na trochę inną rozmowę. No więc przez tą agencję oni zaczęli po pierwsze wydawać wizy białoruskie, bo ludzie, którzy przylatują do Mińska, i to jest może sedno problemu, oni otrzymują wizy białoruskie wydawane przez agencje turystyczne, pośredniczące i współdziałające z reżimem na Bliskim Wschodzie, muszą płacić za nie tylko za taką wizę, ale generalnie za taki wyjazd do Mińska. I to są niebagatelne sumy, bo tutaj są przedziały od kilku do kilkunastu nawet tysięcy euro za jedną osobę, więc no, proszę sobie wyobrazić, to jest generalnie droga wycieczka, w cudzysłowie mówiąc. W związku z napływem migrantów kolejne linie lotnicze zaczęły otwierać nowe połączenia albo zwiększać ich częstotliwość do Mińska. To jest specjalnym, w początkowej fazie tego kryzysu, specjalną rolą dla irakijskich linii lotniczych, bo w lipcu otwarto 4 połączenia między 4 irackimi miastami a Mińskiem. Loty Mińsk-Stambuł również zwiększyły częstotliwość, do niedawna były ich 4 dziennie, proszę sobie wyobrazić. Także z Dubaju nawet dwa tydziennie były samoloty, także z Amanu, z Damaszku. W sierpniu dzięki działalności dyplomacji unijnej udało się zahamować loty z miast irackich. Te samoloty z Iraku generalnie przestały do Mińska latać, natomiast problemem pozostał cały czas Stambuł, który stał się takim ważnym hubem dla migrantów, którzy próbowali się, nie Turków, ale bardziej Irakijczyków, którzy próbowali się do Mińska, a potem do Unii Europejskiej dostać, no i też Dubaj. Więc mamy sytuację taką, że głównie do Mińska docierają obywatele Iraku, to są często Kurdowie. Trudno ich nazwać uchodźcami, bo jak wiadomo, tam nie ma miejsca konflikt wojenny czy jakieś prześladowania. Bez wątpienia uchodźcami należy nazywać Syryjczyków, którzy także są tą drugą pod względem wielkości mniejszością narodową, która do Mińska, potem do Unii Europejskiej próbuje przenikać. Także obywatele państw afrykańskich, aczkolwiek no, z naciskiem na te dwa główne narody, czyli Irakijczyków i Syryjczyków właśnie.
Przez długie tygodnie, mimo różnych wysiłków dyplomacji polskiej, litewskiej, także działań dyplomacji niemieckiej czy Komisji Europejskiej, które próbowały tą częstotliwość lotów z miast Bliskiego Wschodu, głównie ze Stambułu i, jak mówiłem, stał się takim ważnym hubem, którym Irakijczycy ze swoich miast lecą do Stambułu, tam się przesiadają na samolot do Mińska. I to się na dobrą sprawę udało dopiero w zeszłym tygodniu załatwić. Po tym, kiedy, jeśli Państwo pamiętacie, w poniedziałek w ubiegłym tygodniu mieliśmy po raz pierwszy zmianę taktyki, jeśli chodzi o działania służb białoruskich, o ile wcześniej grupy migrantów próbowały wzdłuż całości granicy polsko-białoruskiej przenikać w różnych miejscach, o tyle od zeszłego tygodnia, czy w zeszłym tygodniu została sformułowana taka jedna wielka kolumna, która w stronę przejścia granicznego w Kuźnicy się udała, a potem skręciła do lasu i tam sformułowała przez kilka dni takie wielkie koczowisko. Dopiero potem udało się ograniczyć, czy wymusić wręcz na tureckich, a potem na liniach Fly Dubai, wymusić to mianowicie, że oni te linie przestały przyjmować na pokład swoich samolotów lecących do Mińska obywateli tych krajów migracyjnych, właśnie takich jak Syria, Irak czy kraje afrykańskie, co generalnie w tym momencie sprawia, że ta liczba migrantów, którzy dostają się do Mińska, bardzo znacząco spadła. Czyli jak gdyby ten napływ nowych migrantów, generalnie, przepraszam za wyrażenie, kurek z migrantami został przykręcony, co nie zmienia faktu, że w tym momencie według różnych ocen mamy prawdopodobnie nawet do 15 tysięcy ludzi, którzy po stronie białoruskiej przebywają. I teraz gdybyśmy zrobili próbę podsumowania tego, ile osób właściwie się już na teren Unii Europejskiej dostało, to myślę, że taki najniższy szacunek to jest około 20 tysięcy, bo mamy około 10 tysięcy osób, które są zarejestrowane w Niemczech, mamy niecałe 4 tysiące, ta liczba trochę spadła, na Litwie, kilka osób na Łotwie, około 2 czy ponad 2 tysiące osób w Polsce i pewnie jeszcze kilka tysięcy osób, które niekoniecznie się zarejestrowały w tym czy w innym kraju europejskim. Chociaż ja generalnie nie zgadzam się z tymi tezami, które twierdzą, że tak naprawdę liczba tych nielegalnych migrantów czy uchodźców, którzy dostali się przez granicę białoruską na teren Unii Europejskiej, de facto jest wielokrotnie wyższa, dlatego że cenę migranta, jak się dostanie do tej wymarzonej Unii Europejskiej i tu nie do Polski, nie na Łotwę, nie na Litwę, bo nie te trzy państwa są ich celem finalnym, tylko oni chcą mieszkać w Niemczech albo ewentualnie jeszcze bardziej na zachód, ewentualnie w Skandynawii. Więc generalnie uważam, że oni się ujawniają, bardzo szybko się rejestrują, także po to, żeby dostać jakieś miejsce do spania w ośrodkach dla migrantów, także jakieś pieniądze. Więc to jak gdyby każe mi sądzić, że liczba migrantów tych zarejestrowanych generalnie jest dosyć bliska liczbie faktycznej. Może być, powiedzmy sobie, 20-30% większa, aczkolwiek to też jest pewnie kwestia czasu, kiedy ci ludzie się zarejestrują. I teraz tak, jaka jest sytuacja obecnie? W związku z tym, że polska granica jest coraz lepiej chroniona, co nie znaczy, że jest w pełni szczelna, bo pewnie nie ma takich granic gdziekolwiek na świecie, które są w pełni szczelne, to polska straż graniczna, która, jak pewnie Państwo zauważyliście, codziennie raportuje o ilości osób, które dostają się, czy dostały się ubiegłego dnia, albo próbowały się nielegalnie dostać na terytorium Rzeczypospolitej, ta liczba zaczęła spadać. Mieliśmy we wrześniu czy w październiku nawet do 800 prób dziennie przedostania się. Z tego część była o tyle skuteczna, że po prostu nie była rejestrowana przez polskie służby i pewnie też po prostu ludzie wyjeżdżali dalej do Niemiec. Pewnie też przez Litwę jakaś część do Niemiec, która dostała się przez granicę białorusko-litewską, potem przez terytorium Polski, już strefę Schengen, dostała się do Niemiec. Więc generalnie ta granica jest teraz szczelna. I co wymusiło pewną zmianę taktyki ze strony władz białoruskich? Czy jak gdyby te sformowanie tych wielkich kolumn czy skupisk kilkutysięcznych nawet po stronie białoruskiej. Jak obserwujemy w ostatnich dniach, część tych ludzi, pewnie mniejszość, ale jednak są wśród nich ludzie, którzy są agresywnie się zachowujący, którzy atakują polskich strażników granicznych. Prawdopodobnie, może nawet bezprawdopodobnie, z pewnością mamy także wśród nich, są ludzie zamaskowani, mamy wśród nich także po cywilnemu różnych funkcjonariuszy służb białoruskich, którzy w ten sposób po prostu prowokują polskie służby mundurowe.
No i jak gdyby sytuacja dzisiaj jest taka, że myślę, że władze białoruskie, ale też władze litewskie, władze rosyjskie, i tutaj pozwolę sobie zaraz za chwilę powiedzieć kilka słów na temat tego, jaka jest w tym wszystkim rola rosyjska, bo myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Zostały trochę zaskoczone tym, że Polska była w stanie umocnić dosyć sprawnie granice i to, że właśnie gdyby ci ludzie, te kilkanaście tysięcy, które przebywają na terytorium białoruskie, mają generalnie problem, żeby się do Unii Europejskiej dostać. Tym samym, biorąc pod uwagę coraz gorszą pogodę, coraz niższe temperatury, szczególnie w nocy, no to pewne odium tego, co się z tymi ludźmi staje, spada na państwo białoruskie, bo ci ludzie znajdują się na terytorium białoruskim, a nie na terytorium polskim czy litewskim. Więc jak gdyby władze białoruskie mają problem, co z tymi ludźmi zrobić, skoro oni się nie mogą efektywnie do Polski dostać. I to jak gdyby każe postawić kolejne pytanie, jaka jest tym wszystkim z jednej strony taktyka białoruska, a z drugiej strony jak się na to nakłada Rosja. To może zacznę od tego drugiego elementu, czyli od polityki Moskwy wobec kryzysu granicznego. W pierwszym etapie, czy przez pierwsze kilka miesięcy, powiedzmy sobie 3-4 miesiące, a trzeba pamiętać, że no, ten kryzys na granicy trwa już ponad pół roku, Rosja zachowała postawę neutralną, przynajmniej w taki demonstracyjny sposób, wysyłając komunikaty, że to w ogóle nie jest ich problem, że to nie jest ich granica, że to jest sprawa białoruska i oni są tak naprawdę tutaj to nie jest ich sprawa. W ciągu ostatnich tygodni jednak Rosja w sposób widoczny swoją politykę zmieniła. O ile wcześniej Moskwa nie krytykowała Mińska, o tyle w ostatnich tygodniach wręcz widzimy demonstracyjne wsparcie na poziomie zarówno propagandy i mediów rosyjskich, które mówią de facto to samo, co propaganda białoruska. I tutaj tą narrację można by streścić do takich dwóch czy trzech głównych punktów, to znaczy za kryzys migracyjny odpowiada Zachód, proszę się nie śmiać, bo to Zachód zdestabilizował Bliski Wschód i to Zachód, twierdzi propaganda białoruska i rosyjska, zaprosił tych ludzi do siebie. I to oczywiście nie mamy informacji, kto tym ludziom wydał, kto odbił pieniądze, kto ich sprowadził i kto ich potem w strefie granicznej tak naprawdę prowadzi rój. I tutaj może też trzeba dodać, że jak ktoś przychodzi do Mińska i trafi do strefy nadgranicznej, to trochę znajduje się w pułapce bez wyjścia. Mamy wielokrotnie powtarzane przez migrantów, którzy dostali się już na terytorium Unii Europejskiej, historię, że po kilku czy kilkunastu dniach pobytu w bardzo trudnych warunkach w strefie nadgranicznej, oni próbowali wycofać się do Mińska i czasami po prostu wrócić do swoich krajów. Okazało się to niemożliwe, dlatego że służby białoruskie im na to nie pozwalały, tylko służby białoruskie więc wypychały ich do przodu, każąc im forsować granicę. Więc jak gdyby cofając się do kwestii stanowiska rosyjskiego, mamy wsparcie ze strony mediów i propagandy kremlowskiej, ale mamy też wsparcie coraz bardziej widoczne ze strony dyplomacji rosyjskiej, MSZ-u, także prezydenta Putina, którzy wprost powtarzają to samo, czy mówią to samo, co propaganda białoruska, na zasadzie, że to wy, Zachód, jesteście odpowiedzialni, to wy, Polacy, postępujecie w sposób niehumanitarny z tymi ludźmi, to wy ponosicie odpowiedzialność. Kilka dni temu minister Ławrow wręcz stwierdził, że Unia Europejska powinna zapłacić Łukaszence za to, że tych ludzi trzyma u siebie. I tutaj padła suma w wysokości 500 milionów euro. No i teraz jak gdyby wracamy do takiego może kluczowego pytania, jakie są cele rosyjskie w tej operacji granicznej? Ja bym powiedział, że tak, znaczy cele rosyjskie trochę się na cele białoruskie nakładają, aczkolwiek one niekoniecznie są tożsame w każdym z punktów. Znaczy i Moskwa, i Mińsk próbują zniechęcić Zachód do nałożenia na reżim Łukaszenki nowych sankcji. Dlaczego? Dlatego, że te sankcje, które już zostały nałożone w czerwcu i te, które już grożą Łukaszence, bo decyzja Unii Europejskiej o kolejnych sankcjach została podjęta w poniedziałek, my póki co jeszcze nie wiemy, co dokładnie w tych sankcjach będzie, aczkolwiek to podnosi koszty utrzymania, znaczy gdyby zwiększa kryzys w gospodarce białoruskiej, i to podnosi koszty utrzymania gospodarki białoruskiej, jakby przekłada te koszty na Rosję, co dla Rosji może być problemem. Po drugie, widać, że gdyby
kryzys, który trwa na granicy białorusko-unijnej, jest dla Rosji korzystny. Rosja jest jedynym państwem z tych trzech stron unijnej, w tym myślę oczywiście o polskiej, unijna, białoruska i rosyjska. Unijna na tym traci, de facto państwo białoruskie na tym traci, bo to, co im grozi, to raczej nowe sankcje niż złagodzenie starych sankcji. Gdyby reżim jeszcze mocniej pogłębia swoją izolację międzynarodową, jedynym graczem, który na tym zyskuje, jest Rosja, dlatego że stopień zależności Białorusi i tak już bardzo duży, Białorusi od Rosji, tylko się powiększy. Szczególnie, naprawdę nie jesteśmy jeszcze na końcu tego kryzysu granicznego, ono jeszcze może eskalować i myślę, że niestety to jest bardzo prawdopodobne, że dalej będzie eskalował, co niewykluczone, że spowoduje, że Rosji uda się, Rosji, która cały czas mówi, my nie jesteśmy stroną, możemy być co najwyżej mediatorem, coraz wyraźniej to Rosjanie mówią, że uda się na przykład dyslokować na granicy białorusko-unijnej po stronie białoruskiej swoich pograniczników, co byłoby takim swoistym stworzeniem mechanizmu bezpieczeństwa. Też proszę sobie popatrzeć na to, skąd najpierw zaczęły dzwonić telefony do Moskwy. Znaczy zachodni politycy zaczęli telefonować nie do Mińska początkowo, tylko do Moskwy. Co jak gdyby już pokazuje, że nie ma żadnych złudzeń co do tego, od kogo jest zależny dzisiaj Aleksander Łukaszenko, czy czyim jest klientem. Dopiero po tych telefonach do Putina, do Ławrowa zaczęły dzwonić telefony dwa dni temu, telefon Angeli Merkel i dzisiaj kolejny telefon Angeli Merkel do Aleksandra Łukaszenki. Więc jak gdyby ja generalnie uważam, że bezpośrednie rozmowy z Łukaszenką są błędem dyplomacji niemieckiej, że to jest pewne zagranie w rytm muzyki, jaki sobie życzy reżim w Mińsku. To znaczy jednym z celów Aleksandra Łukaszenki było zmuszenie Unii Europejskiej do negocjacji, najlepiej bezpośrednich negocjacji z nim. I to mu się de facto już teraz udało, dlatego że to mieliśmy już dwa telefony, jak wspomniałem, co trochę przełamało pewną taki konsensus w Unii Europejskiej co do tego, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje wewnętrznie, czy represje wymierzone w społeczeństwo białoruskie, że generalnie z Łukaszenką rozmawiać nie należy. On w ten sposób przełamuje swoją izolację, chociaż w komunikatach niemieckich mówi się o nim pan Łukaszenka, tak, a nie prezydent Łukaszenka, no to de facto jest to forma nie de jure, a de facto uznania czy zalegitymizowania Łukaszenki, a przynajmniej tak to naświetlają media reżimowe białoruskie. Jeśli gdybyśmy się jeszcze cofnęli do celów rosyjskich, to moim zdaniem bardzo ważnym jest celem Rosji, jest testowanie takiego odporności systemu bezpieczeństwa Polski i państw wschodniej flanki NATO. To znaczy jest to taki wielki stres test dla Polski, dla naszych sił zbrojnych, dla naszego sektora bezpieczeństwa. To samo dotyczy Litwy czy Łotwy, ale zarazem to jest też testowanie reakcji politycznych zachodnich na to, co się dzisiaj dzieje na granicy wschodniej. No więc jakby z punktu widzenia reżimu w Mińsku i w Moskwie, może bardziej tutaj w tym przypadku bardziej w Moskwie niż w Mińsku, no to jest taki swoista, to są takie swoiste manewry na dużą skalę, które pokazują, jak jest tak naprawdę system odpornościowy. Czyli jak szybko na przykład polskie siły zbrojne są w stanie dyslokować jednostkę jedną czy drugą, czy jej część na granicę wschodnią, tak? Jaka jest organizacja, jak dobre jest morale, jak działa logistyka. Więc jak gdyby to jest, myślę, że Rosjanie tutaj bardzo uważnie to obserwują i wyciągają z tego dla siebie wnioski, co jest, jak powiedziałem, myślę, że w tym wszystkim ważnym celem Rosji. No i wreszcie, myślę, że z punktu widzenia Łukaszenki ważne jest to, że on odwraca uwagę Europy, świata od tego, co się dzisiaj cały czas wewnętrznie na Białorusi dzieje, czyli trwających tam niezmiennie represji, tym, że kolejni opozycjoniści, uczestnicy protestów ubiegłorocznych są wsadzani do więzienia, skazywani na długie wyroki, na wiele lat za kratami. To, że ten reżim, który powiedzmy sobie do wyborów w ubiegłym roku był takim miękkim autorytaryzmem, prawda, gdzie jednak działały jakieś tam resztki głównie internetowych mediów niezależnych, gdzie by były zarejestrowane chociaż kadłubowe czy kanapowe partie polityczne, ale pewien zakres swobody tam jednak był. To się skończyło w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, w tym sensie, że obserwujemy, że pewną mocną transformację tego reżimu, który dzisiaj należy nam nazywać twardą dyktaturą, wręcz z elementami totalitarnymi, i to myślę, że to nie jest słowo, które jest jakimś nadużyciem, tylko mamy bardzo wiele
na to dowodów. No więc generalnie Rosjanie pomogli wykrywać problem. Teraz, gdyby wysyłają sygnał z zachodu, możemy wam pomóc go rozwiązać, tylko i to będzie miało pewną cenę. I tutaj tak naprawdę ważne jest to, żeby rzeczywiście udało się problem rozwiązać bez pewnych koncesji na rzecz tego reżimu, także dlatego, że widzicie Państwo, to jest trochę tak, że jak się raz zapłaci haracz, no to potem ten gangster przyjdzie po raz drugi czy po raz trzeci, to znaczy jak gdyby tego będzie tylko nakręcać. On stwierdzi, że odniósł sukces, w związku z tym sytuacja, która ma miejsce dzisiaj na granicy wschodniej Unii, generalnie może się powtarzać w przyszłości. Także dlatego to prowadzi mnie do wniosku, że ta stała bariera, która ma powstać na granicy polsko-białoruskiej, która już powstaje na granicy litewsko-białoruskiej i będzie na granicy łotewsko-białoruskiej, jest czymś, czego my generalnie potrzebujemy. Także po to, żeby być ubezpieczonym od powtarzania się tego typu sytuacji w przyszłości. To oczywiście generuje pewne koszty po naszej stronie, tak? Bo te 1,6 miliarda to jest niebagatelna suma. Natomiast no, za bezpieczeństwo trzeba generalnie płacić i bezpieczeństwo w przypadku każdego państwa po prostu kosztuje. Ja oczywiście tematu nie wyczerpałem, ale może lepszym rozwiązaniem będzie, kiedy ja tutaj póki co postawię kropkę, abym z kolei Państwa poprosił o komentarze, ewentualnie pytania, co pozwoli nam tę rozmowę kontynuować. A może zrobimy tak, że pytania od publiczności zostawimy na później, to będzie na pewno jeszcze na to czas. A ja bym jeszcze tak zadał ze dwa, może trzy pytania rozwijające. Dobrze, bardzo proszę. Więc pan tutaj mówił, że ten konflikt graniczny, ten kryzys jest pewnym testem Rosji na siłach polskich, litewskich, łotewskich, na logistyce, na tym, jak ochraniamy granice. I wiele się w mediach mówi na temat tego, że to jest wojna hybrydowa. Chciałbym się spytać przede wszystkim, czy to jest wojna hybrydowa. Mógłby pan nam przybliżyć definicję tego sformułowania, a poza tym, czy jeżeli to jest właśnie test w ramach tej ewentualnej wojny hybrydowej, to czy nam grozi w niedalekiej przyszłości jakiś poważniejszy konflikt, na przykład zbrojny? Wie pan co, ja bym był ostrożny z używaniem słowa wojna. Wojna, czy konflikt hybrydowy, czy wojna hybrydowa, moim zdaniem należy uważać ze straszeniem polskiego społeczeństwa, polskiego, litewskiego, czy generalnie w ogóle straszeniem. Dlatego, że to jest też celem agresora. To znaczy bez wątpienia mamy do czynienia z pewną formą agresji, która jest prowadzona nieco innymi niż klasyczne środkami, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z wykorzystaniem generalnie niewinnych ludzi, którzy zostali oszukani, bo obiecano im, że trafią do kraju unijnego. Natomiast reżim także liczy na to, że pewien strach społeczny, który bez wątpienia ma miejsce, czy widoczny jest w polskim czy innych społeczeństwach w związku z sytuacją na granicy, że to będzie pewna potężna broń. Znaczy oni też na to grają, znaczy oni chcą, żebyśmy się bali. Moim zdaniem przy całej tej sytuacji trzeba zachować, w ogóle generalnie przy tego typu sytuacjach, jakkolwiek trudne by to nie było, trzeba zachować pewną chłodną głowę i pewne racjonalne myślenie. Trzeba pamiętać, że w klasycznym asortymencie rosyjskiego instrumentarium w polityce zagranicznej, pewną ważną częścią rosyjskiej kultury strategicznej jest uzyskiwanie możliwie dużo za możliwie niewielką cenę. I tutaj straszenie, czy próba grania strachem jest tutaj bardzo ważnym właśnie narzędziem do tego, żeby pewne rzeczy na partnerach zewnętrznych czy rywalach zewnętrznych po prostu wymuszać. Dlatego mimo tego, że sytuacja jest generalnie bardzo ważnym testem dla polskiego sektora bezpieczeństwa, pewnie jeśli chodzi o granicę najważniejszą od 30 lat, co nie zmienia faktu, że jak gdyby, no nie należy też sytuacji demonizować. Nie jest to wojna, wojna nam nie grozi w tym konkretnym przypadku. Możliwa jest dalsza eskalacja sytuacji na granicy, możliwe jest to, że nie wiem, na przykład będziemy mieć do czynienia z, jak gdyby, patrząc na ostatnie dni, widać, że ta sytuacja się generalnie zaostrza. Tak, wczoraj były granaty takie głuszące, kilku polskich policjantów zostało
na szczęście pozajemnie groźnie rannych, no co nie zmienia faktu, że jak gdyby tą eskalację obserwujemy, jak gdyby to też jest próba podbijania ceny ze strony Białorusi i Rosji, także po to, żeby pewne rozwiązania korzystne dla nich wymuszać. Natomiast no wbrew też czasami niektórym, moim zdaniem, nie do końca rozsądnie myślącym głosom, mówiącym, że Polska powinna tutaj już natychmiast wezwać pomoc ze strony NATO, artykuł 4 powinien być uruchomiony. Moim zdaniem artykuł 4 jest na naprawdę nadzwyczajne sytuacje. Znaczy nie należy tego bagatelizować, nie należy tego nadużywać. Zachowajmy to na przyszłość, jeśli to się okaże, nie daj Boże, kiedyś nam potrzebne. Moim zdaniem tutaj mamy raczej próbę do czynienia z takim działaniem trochę gangsterskim. Zresztą nie przypadkiem używam tego słowa, bo jak może Państwo wiecie, ono padło też w komunikacie Komisji Europejskiej kilka dni temu, kiedy tam właśnie zostało nazwane, że reżim Łukaszenki działa właśnie w takim gangsterskim stylu. I myślę, że to jest coś, co dobrze oddaje to, co oni próbują zrobić. Znaczy taka właśnie działanie trochę na zasadzie my wam stworzymy problem, wiemy, że się boicie, wiemy, że chcecie ten problem rozwiązać, to my wam teraz podyktujemy cenę za to, żebyśmy ten problem, który my stworzyliśmy, reżim białoruski, żebyśmy mogli ten problem wam rozwiązać, aczkolwiek za to podyktujemy wam swoją cenę, tak? I ta cena to jest brak nowych sankcji, najlepiej zniesienie starych, de facto legitymizacja reżimu Łukaszenki, ale także trzeba pamiętać, że reżim putinowski i reżim Łukaszenki są przekonani, że nie byłoby na taką skalę protestów w zeszłym roku, gdyby nie wsparcie ze strony państw zachodnich, przede wszystkim Polski i Litwy. Znaczy tutaj myślę, że działanie białoruskich mediów, które z Warszawy czy z Polski nadają, które mają duże oddziaływanie na społeczeństwo białoruskie, jest genialnie doceniane. Polska pomoc dla społeczeństwa demokratycznego białoruskiego, dla białoruskiej opozycji jest doceniana. Także dlatego reżim postrzega to, że nie byłoby protestów na taką skalę, gdyby nie właśnie to wsparcie ze strony Polski czy Litwy. Więc robiąc to, co reżim robi na granicy, to jest też próba takiego pomachania palcem na zasadzie nie myślcie sobie, żeby to w przyszłości robić, bo problem, który macie na granicy dzisiaj się może powtórzyć. Więc jak gdyby konkludując, nie jest to wojna i wojny z tego nie będzie. Natomiast no, jest to pewien ważny test także do odporności państwa polskiego. Ja generalnie uważam, że państwo polskie ten test zdaje póki co dobrze. Dobrze, to chciałbym się jeszcze dopytać, skoro nie wojna i skoro, jeżeli chodzi o geopolitykę, głównym zagrożeniem jest jakby wzrost pozycji Rosji, słabość Unii Europejskiej w tym zakresie i pewien oddech dla Łukaszenki, a dla Polski to jakie to, co powiedziałam, niesie ze sobą zagrożenia i jak ogólnie może ten kryzys graniczny wpłynąć na naszą sytuację, na przykład ekonomiczną czy polityczną w Unii Europejskiej? Znaczy, trzeba też pamiętać, że Polska jest, to też trochę nawiązując do pańskiego wcześniejszego pytania, Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest też coś, o co nasze bezpieczeństwo opieramy. Takim fundamentem jest także nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że reakcje polityczne, które od samego początku tego kryzysu do nas, od naszych partnerów zachodnich płyną, są generalnie pozytywne. To znaczy tutaj nie mamy jakiejś krytyki Polski, także nie wiem, Polskiej Straży Granicznej, tylko mamy raczej wsparcie na różnych wsparcie i wręcz tak, wyrazy solidarności. Więc ja bym powiedział, że tak, że gdyby Rosjanie liczą na to, że gdyby oni testują także, jak mówiłem wcześniej, reakcje polityczne unijne na to, co oni razem z Białorusinami robią na granicy, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem jest to tylko jeden, nawet nie najważniejszy, taki gorący punkt dzisiaj w rywalizacji rosyjsko-zachodniej. Bym powiedział, że Rosjanie, trochę szerszy kontekst teraz postaram się krótko pokazać. Trzeba pamiętać, że dla Rosji najważniejsza jest nie tyle Białoruś, którą uważają, że mają, że ją kontrolują w dużym stopniu, chociaż nie w takim stopniu, jakby cały czas chcieli, tylko dla nich najważniejszym krajem jest Ukraina. I to, na co oni liczą w
najbliższej przyszłości, jest na, jak mówią, odzyskanie Ukrainy, czy odzyskanie kontroli nad Ukrainą. I o to tak naprawdę toczy się dzisiaj główna rywalizacja, w tym sensie, że Rosjanie, patrząc na kontekst, na układ w krajach Zachodu, widzą, że priorytetem dla administracji Bidena są Chiny, że to Chiny są postrzegane jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa amerykańskiego i widzą też pewną chęć dogadania się Bidena z Kremlem. Dogadania się w tym sensie, żeby trochę Rosję zneutralizować, znaczy zapewnić jej, co moim zdaniem jest naiwne, ale jednak, żeby zapewnić pewien stopień rosyjskiej neutralności w tej rywalizacji chińsko-rosyjskiej, co moim zdaniem jest o tyle nierealne, dlatego że Rosjanie, to nakręca Rosję, to Rosjanie przez to uważają, że są w stanie swój plan maksimum zrealizować i oni na tą agendę swoich relacji z Waszyngtonem rzucają też kwestie ukraińskie, uważając, że jak Waszyngton cofa swoje poparcie, czy szerzej Zachód dla Ukrainy, to sprawi, że Ukraina wróci pod ich kontrolę. Więc w tym kontekście postrzegam także te ruchy wojsk rosyjskich w ostatnich tygodniach przed granicą z Ukrainą, kolejne zresztą po 1 w kwietniu na taką skalę, wtedy próba znowu zastraszania, trochę podobna taktyka jak w przypadku granicy, kryzysu granicznego, czyli zastraszania Zachodu tym, że może wybuchnąć wojna, Rosjanie są zdeterminowani, natomiast Zachód oczywiście, twierdzą Rosjanie, nie będzie w stanie odpowiedzieć, bo Zachód jest słaby, podzielony. Cały czas mamy okres swoistego bezkrólewia w Niemczech, bo trwa formowanie nowej koalicji, która pewnie, ten nowy rząd niemiecki będzie słabszy od starego, to będzie rząd trójpartyjny, prawda, gdzie pewnie trudno będzie o konsensus, więc Rosjanie liczą na to, że sprzyjają im okoliczności międzynarodowe. Także kryzys gazowy, który mamy w Unii Europejskiej, do którego Rosjanie przyczynili się walnie, nie dostarczając wystarczającej ilości gazu na rynek unijny, żeby te ceny wywindować. Tutaj mamy tak naprawdę trzy kryzysy dzisiaj dosyć z Rosją w tle, czy ten gazowy, graniczny, no i to, co się dzieje na Ukrainie, co zakładam, będzie się działo na Ukrainie jeszcze, czy wokół Ukrainy bardziej, bo Rosjanie, to sądząc jego wypowiedzi publicznych, czy tego jego artykułu z lipca, zdaje się, który on poświęcił kwestiom ukraińskim, no on ma po prostu obsesję antyukraińską, co każe mi sądzić, że no czeka nas, myślę, nas, Ukrainę, bardziej próba także eskalowania sytuacji konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, dlatego że Rosjanie uważają, że są na fali wznoszącej, oni nabierają pewności siebie, uważają Zachód za słaby, podzielony, niezdolny do bardziej daleko idącego działania, tym samym widzą pewne okno możliwości dla siebie w tym działaniu. Jest to oczywiście pewne zagrożenie dla Polski, bo gdyby w sednie polskiej doktryny wschodniej, polskiej polityki wschodniej od 30 lat, a tak naprawdę od 150 lat, leży to, żeby między nami a Rosją, tą Rosją, która niestety cały czas jest państwem, które prowadzi agresywną neoimperialną politykę, jest to, abyśmy mieli pewien pas krajów niezależnych, Ukrainy, Białorusi, które są właśnie niezależne, które są krajami suwerennymi i które prowadzą przyjazną politykę wobec Polski. O ile to się udaje w przypadku Ukrainy, bo Ukraina jest krajem, gdzie doszło do fundamentalnych zmian wewnętrznych, wywołanych właśnie agresją zbrojną Rosji w 2014 roku, o tyle sprawa na Białorusi jest sprawą nieprzesądzoną i niestety, biorąc pod uwagę to, co jest najbardziej prawdopodobne dzisiaj, czyli utrzymanie się przy władzy w najbliższym czasie reżimu Łukaszenki, bo mnie trudno jest sobie wyobrazić zmiany polityczne na Białorusi bez zmiany reżimu rosyjskiego, o tyle tutaj naszej sytuacji bezpieczeństwa to nie poprawia. Dobrze, to może jakieś pytanie od Państwa. Czy ktoś chciałby zadać pytanie?
Dziękuję za to pytanie. Może najpierw kwestie terminologiczne, czyli zbir ładnie brzmi, ale zbir nie ma od dawna, jest państwo związkowe Białorusi i Rosji od 1999 roku. Ja nie znam przepowiedni Janusza Korwin-Mikkego, przyznaję, że ja bardziej obserwuję scenę białoruską czy wschodnie sceny polityczne niż polską, natomiast rozumiem, że chodziło bardziej o te nowe porozumienia integracyjne, które były zawarte nie 8 listopada, tylko 4 listopada. Zresztą w dzień świętowany w Rosji Dzień Jedności Narodowej, co też nie jest symboliczną, nie jest przypadkową datą, tylko bardzo symboliczną. I tutaj może właśnie też powiedzieć słowo na temat tego, co tak naprawdę się dzieje w kwestiach integracyjnych między Rosją a Białorusią, dlatego że mimo tego, że wydawałoby się, że wszystko jest jasne w relacjach Mińska z Moskwą, no to tak naprawdę wszystko jasne nie jest. O ile stopień uzależnienia państwa białoruskiego jest bardzo duży w kwestiach wojskowych, tutaj możemy już mówić o pełnej integracji armii białoruskiej z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Mamy bardzo ścisłe uzależnienie Białorusi od Rosji w sferze energetycznej, gospodarczej, mamy ścisłe powiązania między elitami politycznymi rządzącymi obu państw. Natomiast trzeba też pamiętać, że Rosja by chciała jeszcze mocniejszą integrację, także instytucjonalną, pewne wspólne akty prawne, pewne wspólne polityki, celna, podatkowa, najlepiej docelowo wspólna waluta, wspólna polityka monetarna. Na to wszystko zgody w Mińsku nie ma. I te 28 programów związkowych, które były podpisane, tak to się nazywa, które były podpisane 4 listopada właśnie, to są tak naprawdę dokumenty, które w niewielkim stopniu tą agendę integracyjną dwustronną poruszają do przodu. Dlaczego? Dlatego, że te dokumenty, 28 dokumentów, one nie tyle tworzą nową przestrzeń integracyjną, co one pewne szerokie ramy tego tworzą, natomiast te szerokie ramy trzeba jeszcze pełnić treścią. To wymaga podpisania kilkuset kolejnych dokumentów, to znając Łukaszenkę można przypuścić, że to będą bardzo trudne negocjacje, a się jednak będzie opierał do tego, żeby jednak pewne sfery manewru, jakie mu pozostały w relacjach z Rosją, żeby je jeszcze mocniej ograniczać. Więc ja nie zgadzam się z tezą mówiącą, że Łukaszenka wywołał konflikt na granicy po to, żeby odciągnąć uwagę Rosji, czy też żeby pokazać, jak jest Rosji potrzebny. Myślę, że też nie należy zakładać, że to, co ma miejsce dzisiaj, czy w ostatnich dniach, że to było zaplanowane pół roku temu. Myślę, że tego typu procesy trudno jest zaprogramować w sposób jasny. One, jak mówiłem, są generalnie na rękę bardziej reżimowi putinowskiemu niż reżimowi w Mińsku, natomiast nie uważałbym, że to raczej, że to jest takie granie Łukaszenki pod Putina. Znaczy on tutaj rzeczywiście realizuje coś, co jest bardziej w interesie rosyjskim niż w interesie państwa białoruskiego, bo jak mówiłem wcześniej, on de facto swoją pozycję pogarsza, ale to nie sprawia, że na przykład, nie wiem, Rosjanie zrezygnują z narzucania mu w dalszej przyszłości tego pakietu integracyjnego. I ta druga część pańskiego pytania, czy dało to się przewidzieć? Do pewnego stopnia tak. I myślę, że do pewnego stopnia to było możliwe do przewidzenia, nawet było to przewidziane w tym sensie, że na przykład przetarg na zakup tego drutu koncentrina, który posłużył do budowy zasieków na granicy, on został rozstrzygnięty na samym początku lipca tego roku, tak? Kiedy mieliśmy ten napływ migrantów na Litwę już był zauważalny, ale do Polski to były cały czas niewielkie grupy, czy grupki wręcz. Więc jak gdyby to było jeszcze przed tym największą falą migracyjną, więc jak gdyby stawało się jasne, że trzeba tą granicę umacniać. Wie pan, pytanie jest takie, czy trzeba było tą granicę umacniać na przykład 5 czy 10 lat temu, bo można było na przykład wówczas stwierdzić, że przecież to było oczywiste, że kiedyś ten kryzys na granicy może wybuchnąć. Ja jednak jestem dosyć sceptyczny do takiego podejścia. Proszę sobie wyobrazić, co było, gdyby 10 lat temu Sejm podjął decyzję, że wydajemy 1,5 miliarda złotych na budowę płotu na granicy z Białorusią, tak? Kiedy nasze relacje dyplomatyczne z Białorusią nie były zamrożone, tylko generalnie były chociaż na niskim szczeblu, tak? Kiedy nie mieliśmy napływu, no i więc w takiej sytuacji mówienie, gdyby to wówczas było mówione, że tak, musimy tutaj koniecznie budować stałą infrastrukturę, mam wrażenie, że to by się spotkało z dużą
dużą nieufnością i dużą jak gdyby niechęcią, także, żeby tak duże sumy pieniędzy wydawać. Więc no niestety zwykle jest tak, że kryzysy dopiero generują konkretną odpowiedź. I tak jest nie tylko w przypadku tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, tylko generalnie jak sobie prześledzimy różne kryzysy, czy graniczne, czy polityczne, czy zbrojne, czy inne w historii Europy czy świata, to się okaże, że dopiero kryzys wymusza pewne konkretne działania ze strony państwa, tego czy innego. Dziękuję za odpowiedź tu w imieniu kolegi i chciałbym się jeszcze spytać, czy ktoś z państwa chciałby coś dopowiedzieć, dopytać jeszcze? To ja mam jeszcze pytanie. Dobry wieczór. Ja mam pytanie odnośnie rozwiązania, które przebija się również w mediach, mianowicie czy i ewentualnie kiedy wchodziłaby w grę zamknięcie granic z Białorusią. Wiemy, że to przejście graniczne w Kuźnicach jest tymczasowo zamknięte. Czy taka opcja szersza zamknięcia granic z Białorusią jest rozważana i jakie ona by mogła mieć ewentualnie skutki? Czy to rozwiązanie przyniosłoby jakieś korzyści, gdyby ten konflikt się rzeczywiście jeszcze bardziej nasilał? Taka opcja jak najbardziej jest rozważana i to możemy wyczytać z komunikatów publicznie dostępnych ze strony przedstawicieli polskiego rządu. Jak pan wspomniał, mamy zamknięte przejście w Kuźnicy, mamy dwa inne otwarte. Myślę, że gdyby Polska podjęła decyzję o zamknięciu tych pozostałych dwóch przejść dla ruchu towarowego białoruskiego, to byłoby potężne uderzenie w gospodarkę białoruską i tak naprawdę jeden z niewielu instrumentów realnego oddziaływania, jakie mamy na państwo białoruskie dzisiaj, dlatego że no do 1/5 eksportu białoruskiego trafia do Europy, więc Polska jest to jednym z ważnych państw tranzytowych. Pytanie, w jakim zakresie mogłoby to być zrobione? Znaczy, ja nie mam wątpliwości, to tak gdyby znowu, to można wyczytać z komunikatów publicznie dostępnych, że tego typu wariant jest na stole i jeśli dojdzie do dalszej eskalacji, on może zostać uruchomiony. Pytanie jest takie, czy zamkniemy przejścia graniczne na pozostałe, czy też na przykład, które uderzą w tranzyt białoruski, eksport białoruski do Polski, ale także tranzyt białoruski przez Polskę dalej na zachód. Ale też na przykład trzeba pamiętać, że Białoruś jest kluczowym państwem na szlaku tranzytowym towarów z Chin do Unii Europejskiej, kolejowym szlaku. My na tym też zyskujemy, bo mamy terminal w Małaszewiczach, który jest jednym z tych głównych miejsc obsługujących tranzyt Azja czy Chiny, Unia Europejska, więc akurat tutaj nie ma sytuacji takiej, na której pewnie nikt by nie stracił, bo obawiam się, że przy tego typu trudnych decyzjach, a decyzja o ewentualnym zamknięciu granicy dla eksportu białoruskiego, czy tym bardziej dla tranzytu, który przez Białoruś idzie do Unii, byłaby decyzją trudną, natomiast znowu, wydaje mi się, że sądząc z tych wystąpień polskich polityków, które mamy, te scenariusze są rozważone dzisiaj. Możemy się znaleźć w sytuacji, kiedy po prostu nie będziemy mieć wyjścia dla podjęcia innej decyzji niż ta o zamknięciu przedgranicznych. Dobrze, to ja jeszcze coś powiem, bo tak mi się wydaje, że nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, że Łukaszenka uderzył tutaj w czułe miejsce, jeżeli chodzi o naszą granicę, że my mieliśmy przy ochronie tej granicy dość poważne zaniedbania, gdyż no mieliśmy i mamy dalej duży przemyt przez granicę wschodnią i ukraińską i białoruską, przemyt różnych towarów, narkotyków, papierosów, też handel ludźmi, a poza tym, gdy narósł ten właśnie kryzys graniczny, ten kryzys związany z migrantami, to nagle się okazało, że bardzo dużo ludzi jest łapanych już po przekroczeniu granicy, już tam jacyś ludzie im pomagają, tak jakby była jakaś siatka i ludzi, którzy właśnie tym przemytem ludzi się trudnią. I co pan może na ten temat powiedzieć tutaj w zakresie, czy myśmy właśnie zaniedbali to, czy powinniśmy wcześniej
zadbać o te granice białoruską i granicę ukraińską. I pan znowu, ja trochę będę, znaczy nie chciałbym tego postrzegać w czarno-białych kolorach, dlatego że nie ma gdziekolwiek na świecie granicy celnej, czy granicy dla ruchu osobowego, czy granicy towarowej, która byłaby w pełni szczelna na kontrabandę. Skoro mamy zalew, nie wiem, narkotyków z Ameryki Łacińskiej, które na rynki zachodnie trafiają, prawda? Skoro mamy przemyt innych nielegalnych towarów, które zalewają, czy trafiają na rynki państw zachodniej Europy, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, no to znaczy, że nie ma na świecie granic, które są w pełni szczelne. Generalnie zgadzam się z panem co do tego, że my cały czas w Polsce, czy w Unii Europejskiej, mieliśmy problem, jeśli chodzi o granicę białoruską w poprzednich latach, ale także w ostatnim czasie, jeśli chodzi o napływ szczególnie nielegalnych papierosów do Polski, które trafiały bardzo przemyślnymi sposobami, to były czasami całe tiry wyładowane kontrabandą właśnie tytoniu, czasami to były po prostu, Białoruś jest dużym eksporterem drewna, także do polskich zakładów meblarskich, i to były czasami drewno, gdzie były wydrążone szczeliny, w które były popychane te sztangi papierosów. Więc straty z tego tytułu niezapłaconej akcyzy dla budżetu państwa polskiego były wieloset milionowe, czy wręcz ponad miliardowe. I oczywiście w ostatnich latach udało nam się, także różne raporty, także te tworzyłem na zamówienie polskich firm tytoniowych, dla których po prostu jest to konkurencja. Prawda, to, że jakaś część polskiego rynku tytoniowego to są nielegalne papierosy głównie z Białorusi, a Białoruś to jeden z największych producentów nielegalnego tytoniu w tej części Europy, który zalewa nie tylko rynek tych najbliższych państw unijnych, ale na przykład rynek rosyjski również, może nawet w większym stopniu niż rynek państw unijnych. Więc jak mieliśmy z tym problem, aczkolwiek ten problem, ta dziura związana z niezapłaconą akcyzą od kontrabandy papierosowej, ona w ostatnich latach jednak spadała. Ten problem cały czas był duży, aczkolwiek, no, jak mówię, jego skala zaczęła się obniżać. Pewnie można byłoby tą granicę celną lepiej ochraniać, nie wiem, nie jestem ekspertem, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kwestię tego, jakie tam działają skanery czy różne sprzęt do prześwietlania tirów. Zakładam, że to by znacząco wydłużyło odprawę takich towarów na przejściach granicznych. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, ile jest do zyskania właśnie z tego tytułu akcyzy, to pewnie gra jest warta świeczki i pewnie to warto w przyszłości także poprawiać. I tak naprawdę jeśli chodzi o kontrabandę, to mieliśmy głównie przemyt papierosów. Przemytu ludzi na dużą skalę, czyli tego nielegalnego handlu, czy w ogóle handlu ludźmi, nie obserwowaliśmy na większą skalę przez granicę białoruską. Także jeśli chodzi o napływ na przykład narkotyków z Azji Centralnej czy Afganistanu. Wydaje mi się, że szlak białoruski był jakimś tam ważnym, aczkolwiek chyba nie najważniejszym. Wydaje mi się, że porty czy też granica ukraińska jest paradoksalnie szlakiem ważniejszym, chociaż pewnie heroiny trudno, czy inne narkotyki trudniej jest kontrolować ze względu na mniejszą objętość, tak, niż na przykład kontrabandy papierosów. Więc jak gdyby myślę, że trochę do poprzedniego pytania kwestii się odniosę, znaczy do tego, że tej infrastruktury na polskiej granicy, stałej infrastruktury jako takiej nie było. No ale znowu pytanie, czy należało te 5 czy 10 lat temu stawiać płot, czy też ta granica, biorąc pod uwagę współpracę z drugą stroną, w sytuacji, kiedy ta współpraca z drugą stroną była realizowana i ta granica była z drugiej strony chroniona, trzeba pamiętać, że generalnie w cywilizowanych krajach, czy cywilizowane granice są chronione z dwóch stron, tak? W tym przypadku z polskiej i białoruskiej. Więc dopóty ta współpraca z służbami białoruskimi układała się dobrze, dopóty ta granica była nieprzepuszczalna dla na przykład nielegalnych migrantów. W sytuacji, kiedy białoruscy pogranicznicy przestali granicę chronić, mamy to, co mamy. I także dlatego ta stała bariera, ta stała infrastruktura jest po prostu dzisiaj potrzebna, także po to, żeby tego typu sytuacje jak w ostatnich miesiącach się nie powtarzały w przyszłości. Dobrze, to jeszcze ktoś z państwa? Tak, myślę, że jeszcze ja bym chciał zadać pytanie. Co sądzi pan dyrektor o tym, że główny napór migrantów przez służby białoruskie został skierowany na granicę polską, a nie litewską, która jest
jak wiadomo, dłuższa i gorzej chroniona, bo Litwa ma mniejsze zasoby też do bronienia tej granicy. Wie pan, ja panu odpowiem ustami mojego kolegi białoruskiego uchodźcy w Polsce, który z powodów politycznych jakiś czas temu musiał się przenieść do Polski. On twierdzi, z czym ja się zgadzam generalnie, że to wynika z tego, że to wynika z tego, jak jest skonstruowana opinia publiczna w Polsce i na Litwie. To znaczy, że w Polsce łatwiej było wywołać pewien ferment, pewne podziały wewnętrzne na temat tego, jak tą granicę należy chronić, czym są pushbacki, na ile jest to działanie, które jest niezgodne z prawami człowieka, w jakim stopniu polska straż graniczna działa w sposób nielegalny, wypychając tych ludzi. No więc jak gdyby ten mój kolega powiedział mi coś takiego, że prawda, że tutaj zobacz to mamy, oni łatwiejszą trasą dla nich byłaby granica litewska, bo Litwini nie mają takiej liczebnej straży granicznej, mają mniejsze siły mundurowe, ta granica jest dłuższa, tam nie ma, do niedawna nie było żadnej infrastruktury, więc właściwie logicznie rzecz mówiąc, ci migranci powinni być skierowani przez służby białoruskie przez Litwę, a nie przez Polskę. A jednak idą przez Polskę, więc to mi każe sądzić, czy to wynika z tego, że władze reżimu białoruskiego i rosyjskiego uznały, że łatwiej jest pewne podziały społeczne w Polsce generować w ten sposób, ale też może to wynika z tego, że szczerze mówiąc, w sferze bezpieczeństwa to Litwa nie jest żadnym przeciwnikiem dla Rosji. Znaczy jedynym państwem, które, i to jest jakby drugie wytłumaczenie, i tutaj głównym przeciwnikiem, jeśli chodzi o potencjał wojskowy bezpieczeństwa, jest Polska, która jest oczywiście zwornikiem tej wschodniej flanki NATO, najważniejszym pod względem właśnie siły militarnej, więc gdyby testowanie litewskiego, czy bardziej łotewskiego systemu bezpieczeństwa, czym to by się skończyło, to można łatwo przewidzieć, sądzę. Natomiast znacznie trudniejszym wyzwaniem jest właśnie polsko-białoruska granica, ze względu na właśnie to nieporównywalnie większy potencjał wojskowy i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej niż tych dwóch mniejszych państw bałtyckich. I też tutaj bym dostrzegał właśnie jako jeden z tych celów rosyjskich właśnie to, żeby przetestować potencjał tego najważniejszego w sferze bezpieczeństwa państwa natowskiego w tej części Europy. To jeszcze ktoś z państwa? To na razie nie widzę. To chciałbym się jeszcze wrócić do tematu właśnie stosunków Białorusi z Rosją, które pan dyrektor tutaj poruszał. Czy można powiedzieć, że w ciągu tych powiedzmy 20 kilku lat Łukaszenka przegrał tą grę z Rosją o pewien sojusz i pewną niezależność, gdyż w ostatnich latach ta współpraca albo podległość wobec Rosji się zacieśniła i Aleksander Łukaszenka trochę z tym walczy, a trochę z tym nie może? Myślę, że za wcześnie byłoby mówić o tym, że on przegrał. Znaczy na pewno poziom zależności Białorusi od Rosji się zwiększył i pewnie się będzie zwiększał, aczkolwiek on w ogóle jest bardzo szeroki, szczególnie o czym mówiłem wcześniej, w sferze zależności wojskowej, znaczy pełnego uzależnienia. Tutaj odsyłam do raportu sprzed kilku miesięcy, który jest dostępny na stronie internetowej OSW, na temat, który ma znamienny tytuł Rosyjska Armia Białoruska, który pokazuje, napisany przez mojego kolegę, który jest ekspertem do spraw wojskowych, który właśnie pokazuje ten pełny, całościowy stopień uzależnienia sił zbrojnych białoruskich od sił zbrojnych rosyjskich. Natomiast no, Łukaszenka się generalnie cały czas opiera przed dalej idącą integracją i myślę, że tutaj będzie w dalszym ciągu próbował tym grać. Inna sprawa, że jego karty są coraz słabsze, bo wcześniej przed 20 rokiem miał pewne możliwości dialogu z Zachodem, nawet jeśli one były dosyć ostrożne i ograniczone, to jednak były. O tyle dzisiaj takiej możliwości dla manewrów w polityce zagranicznej nie ma. Znaczy ja generalnie uważam, że na dłuższą, czy w ogóle Łukaszenka, nie tylko na dłuższą metę, jest głównym zagrożeniem dla suwerenności białoruskiej. Ja też nie wydaje mi się, że celem rosyjskim była aneksja jaka taka. To też państwo się łatwo spotkacie z taką opinią, że Rosja dąży do aneksji Białorusi. Moim zdaniem nie. To byłoby trudno wykonalne także dlatego, że nie byłoby na to przyzwolenia społecznego na samej Białorusi. Natomiast Rosja dąży do stworzenia takiej sytuacji, kiedy Białoruś przy zachowaniu formalnych atrybutów suwerenności, tak, granic, miejsca w ONZ-cie,
korpusu dyplomatycznego i tak dalej, tak de facto, tak naprawdę, czy de facto byłaby krajem, które byłoby w ogromnym stopniu zwasalizowanym przez Federację Rosyjską. I to raczej jest ten model, do którego dąży się Rosja. Biorąc pod uwagę wszelkie słabości Łukaszenki i jego manię zachowania władzy za wszelką cenę, jego władzy osobistej, no obawiam się, że Rosjanie nie są bez szans, żeby do takiego modelu doprowadzić. Aczkolwiek to, w czym upatruję jednak pewnej nadziei, to jest społeczeństwo białoruskie, którego Rosjanie zwykle nie dostrzegają, które to społeczeństwo się bardzo ożywiło po sierpniu ubiegłego roku i które to społeczeństwo też zamanifestowało pod historycznymi flagami biało-czerwono-białymi, że jakby kwestia suwerenności i kwestia podmiotowości białoruskiej jest dla nich bardzo ważna. No niestety te masowe represje w tym kraju sprawiły, że społeczeństwo dzisiaj jest, mimo tego, że pozostaje w swojej większości antyłukaszenkowskie, antyreżimowe, jednocześnie jest zastraszone i też dlatego tych protestów nie mamy. No, trzeba pamiętać, że dzisiaj wystarczy wywiesić na balkonie flagę biało-czerwono-białą, żeby trafić na 30 dni na przykład do aresztu. Tak? Wystarczy napisać komentarz w Facebooku, który na przykład skrytykuje nieproporcjonalne, jeśli chodzi o zastosowanie siły działania milicji białoruskiej, żeby zostać skazany na karę bezwzględnego więzienia na przykład na rok czy na półtora roku. Więc jakby to są jedne z tych elementów, które każą mi dzisiaj mówić, czy sądzić o tym, że na Białorusi de facto mamy do czynienia z systemem, który wprowadza elementy totalitaryzmu właśnie. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Dobry wieczór, ja chciałbym zadać pytanie. Panie dyrektorze, tak patrząc również, że jednak polityka to jest nieraz no, brudna gra, to warto też zaznaczyć, że obszar granicy Polski oraz Łotwy z Białorusią to jest również obszar tak zwanego polskiego pasa, gdzie mieszka polska mniejszość. Moje pytanie jest takie, nawet jeśli ten kryzys związany z migracją się zakończy, to czy na przykład ostatecznie nie możemy spodziewać się jakichś represji wobec Polaków mieszkających na Białorusi w strefie przygranicznej, w ramach choćby nawet pewnych działań odwetowych? Wie pan co, te represje już trwają. To są represje, które są wymierzone od wielu miesięcy w aktywistów mniejszości polskiej. Tak, Andrzej Poczobut i Angelika Borys od wielu miesięcy siedzą w areszcie, czekając na proces i pewnie wyrok skazujący, jeśli nie uda się ich wcześniej uwolnić. Natomiast polska mniejszość, szczególnie ten Związek Polaków na Białorusi, ten, który działa w sposób nieformalny, który jest niezarejestrowany, no to jego aktywiści, jego działacze są generalnie zastraszeni. To też spowodowało znaczący spadek aktywności tej organizacji. No, także dlatego, że część kierownictwa jest w areszcie póki co jeszcze, a część wyjechała po prostu do Polski. Natomiast ja bym się nie spodziewał represji jako takich wymierzonych w zwykłych Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Oni są generalnie dobrze zintegrowani ze społeczeństwem białoruskim, są mocno nierozróżnialni. No wie pan, dość powiedzieć, że szefem KGB białoruskiego jest Polak z pochodzenia, który pochodzi właśnie z tej polskiej części Grodzieńszczyzny, Iwan Tertel, tak, czy Jan Tertel, ochrzczony w jednej parafii rzymskokatolickich na Grodzieńszczyźnie, który jak trochę swojego wielkiego poprzednika Feliksa Dzierżyńskiego jest w stanie służyć temu systemowi, więc mamy generalnie sytuację sparaliżowania aktywności mniejszości polskiej, tej zorganizowanej w różnych organizacjach, czy zarejestrowanych, czy niezarejestrowanych, zastraszonej mniejszości. Natomiast nie spodziewałbym się takiej czystki wymierzonej w zwykłych Białorusinów, którzy są pochodzenia Białorusinów, a na myśli obywateli białoruskich, którzy są pochodzenia polskiego, czy też uznają się za Polaków. Dziękuję bardzo. To ja bym jeszcze chciał zadać takie pytanie, gdyż no, można powiedzieć, że obowiązkiem władz RP jest jakoś wspomóc, jeżeli będzie bardzo źle obywateli Białorusi polskiego pochodzenia, czy Polaków na Białorusi, lecz jeżeli wyjdziemy poza obywateli Białorusi o pochodzenie polskiego, to czy nam jako państwu opłaca się jakoś wspierać opozycję na Białorusi? Pewne objawy wsparcia można było w tamtym roku zauważyć, lecz
lecz na realną pomoc to się nie, moim zdaniem przynajmniej nie przekładało, ale właśnie czy jakieś finansowanie opozycji na Białorusi, udzielania na szerszą skalę azylu działaczom przyniosłoby jakieś korzyści dla państwa polskiego w dłuższej lub krótszej perspektywie? Wie pan co, tak, znaczy, może zacznijmy od tego, że Polska jest najważniejszym państwem, które wspiera społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Znaczy nie ma, włącznie z Unią Europejską, nie ma innego podmiotu państwa czy podmiotu właśnie, które by w takim zakresie pomocy udzielało społeczeństwu obywatelskiemu, jak robi to Polska. I to dotyczy zarówno, co zresztą trwa od wielu lat, dotyczy zarówno wsparcia dla mediów niezależnych, dla różnego rodzaju inicjatyw społecznych, to jest kwestia różnego rodzaju stypendiów, to jest kwestia także przyjmowania tutaj tych Białorusinów, którzy są uchodźcami politycznymi. Polska jest dla nich najważniejszym krajem. To jest też kwestia wydawania tych wiz humanitarnych, których Polska wydała około 15 tysięcy, zdaje się, od ubiegłego roku. Gdyby nikt inny, żadne inne państwo nawet się porównywalnie do tego nie zbliżyło. W zeszłym roku to było kilkadziesiąt milionów złotych, które na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego zostało wydane z budżetu państwa polskiego. Polska jest drugim na świecie krajem po Rosji pod względem liczby białoruskich studentów, którzy u nas studiują, około 9 tysięcy. Mamy tutaj wiele redakcji białoruskich, które się przeniosły z Mińska. Mamy telewizję Bielsat, która jest jednym z najważniejszych i znaczenie bardzo wzrosło w ostatnich kilkunastu miesiącach. Jednym z najważniejszych mediów, które dostarcza niezależną informację dla Białorusinów. Natomiast opozycji jako takiej Polska na Białorusi nie wspiera, bo opozycji białoruskiej na Białorusi po prostu nie ma. Dzisiaj właściwie całość tych środowisk antyreżimowych, ono w sposób wymuszony albo się przeniosła do Warszawy, Wilna, do Kijowa, to są te trzy główne miasta, gdzie opozycjoniści, aktywiści społeczni białoruscy musieli się przenieść, albo pozostaje w areszcie po prostu. Więc jak gdyby Łukaszence udało się niemal całkowicie spacyfikować środowiska niezależne, włącznie z tym, że kilka dni temu zostało zamknięte Towarzystwo Języka Białoruskiego, jedna z najstarszych społecznych organizacji na Białorusi, która, jak sama nazwa tej organizacji wskazuje, zajmowała się promocją języka białoruskiego, a nie działalnością polityczną. Mimo tego została zamknięta. Więc mamy do czynienia z kompletną pacyfikacją realnych, wyimaginowanych, potencjalnych przeciwników reżimu. Więc te działania, znaczy reżim trochę rąbie w ciemno, wielu dostaje rykoszetem. Efektem tego jest to, że dzisiaj społeczeństwo, jak mówiłem, jest zastraszone, a zarazem mamy do czynienia z wielką falą uchodźców politycznych, którzy z Białorusi po prostu musieli uciekać. Tutaj Polska jest dla nich, jeśli chodzi o wielkość, bo myślę, że w ciągu ostatniego roku do Polski, na 100 miesięcy, do Polski wyjechało pewnie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest, no, biorąc pod uwagę skalę, część tego to jest też migracja zarobkowa, więc tutaj Polska jest krajem numer jeden pod tym względem. Trzeba też wspomnieć już na koniec o bardzo udanym projekcie, który został uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku przez rząd polski. To się nazywa Polar Business Harbor, czyli taki specjalny program dla programistów, informatyków białoruskich, którzy byli bardzo ważną częścią protestów, uczestnikami protestów. I ci, którzy z powodów politycznych chcieli przenieść swoją firmę czy siebie samego i swoje rodziny do zagranicy, dostali taką możliwość, specjalne warunki do tego. No i do tej pory w ramach tego programu wydano około 18 tysięcy wiz. No więc to pokazuje też, oczywiście polska gospodarka potrzebuje informatyków. Mamy kilkadziesiąt tysięcy wakatów w tym sektorze, więc jak gdyby na tym na pewno korzystamy, co nie zmienia faktu, że też traci na tym gospodarka białoruska, aczkolwiek też trzeba rozumieć, że to nie, z punktu widzenia reżimu kluczowym priorytetem jest to, żeby zabezpieczyć władzę Łukaszenki, a to czy wyjedzie 100, 200 czy więcej tysięcy Białorusinów, informatyków czy kogokolwiek innego, to z ich punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia. Dobrze, my prawdopodobnie będziemy już powoli kończyć, więc pytam... Niech nie kończy głos z kolei, więc myślę, że to jest dobry czas. Tak, chciałem się jeszcze tak ostatni raz spytać, czy ktoś nie ma coś do dodania, coś do zadania jakiegokolwiek pytania.
Chyba nikt, więc tak na koniec chciałbym panu Wojciechowi Koneńczukowi, wiceszefowi Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo serdecznie podziękować za tą wnikliwą analizę kryzysu nie migracyjnego, tylko właśnie, jak pan wspomniał, granicznego na granicy polsko-białoruskiej, białorusko-litewskiej i białorusko-łotewskiej oraz zawirowań politycznych, społecznych i takich geostrategicznych wokół tej sprawy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym tutaj Państwu, tym, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, chciałbym powiedzieć, że studenci, organizacja Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, która wzięła się za organizację tego wydarzenia, to jest organizacja studencka, ogólnopolska, która ma za swoje zadanie promocję wśród polskiej młodzieży akademickiej wartości patriotycznych, wartości społeczeństwa obywatelskiego i szeroko pojętego konserwatyzmu. Także jeżeli Państwo by chcieli zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia, to proponuję wyszukanie nas w mediach społecznościowych. Niedługo, bo na początku grudnia będziemy organizowali czy współorganizowali spotkanie autorskie z panem Jackiem Bartosiakiem na temat właśnie jego nowej książki Wojna w kosmosie. Także zachęcam do zapoznania się z działalnością naszego stowarzyszenia. To teraz już. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za. Dziękuję bardzo Państwu. Spokojnego i miłego wieczoru. Do widzenia.